Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest, z czego bardzo się cieszymy, nasz wychowanek Mariusz Jurkiewicz. Witamy Cię ponownie w Lubinie. Dziękuję bardzo. Powiedz, czy spodziewałeś się tak łatwej przeprawy dzisiaj swojej drużyny Orlen Wisły Płock w spotkaniu z drużyną, której jesteś wychowankiem? Nigdy nie spodziewamy się przed meczem jakiegoś łatwego spotkania, tym bardziej, że mieliśmy problemy kadrowe, mieliśmy sporo kontuzji. Jesteśmy w tygodniu, gdzie gramy dwa mecze z Vive Targi Kielce i to był dosyć dla nas trudny mecz. Także przyjeżdżaliśmy tu tak ze sporymi obawami. Wiedzieliśmy, że musimy zagrać od samego początku bardzo intensywnie, żeby móc myśleć o wypracowaniu sobie jakiejś przewagi, co pozwoliłoby nam kontrolować później przebieg meczu. To nam się udało zrealizować w pierwszej części spotkania. Uzyskaliśmy kilkobramkową przewagę, którą kontrolowaliśmy. I później trener mógł dać pograć wszystkim zawodnikom, ponieważ zagraliśmy różnymi systemami, z dwoma kołami, w obronie też inaczej się ustawialiśmy, dzięki czemu mogliśmy sobie trochę odpocząć, ci, którzy mają więcej minut w ostatnich spotkaniach w nogach. Wróciłeś do Polski po długim, bardzo długim, można powiedzieć, pobycie na Półwyspie Iberyjskim w Hiszpanii. Powiedz, czy przez ten czas śledziłeś wyniki Zagłębia Lubin? Śledziłem i pamiętam pierwszy medal, później pierwsze mistrzostwo, także to pamiętam, tym bardziej, że później spotykaliśmy się też często, czy jak byłem na wakacjach, czy na zgrupowaniach reprezentacji, także kontakt był cały czas. Właśnie pamiętam, jak tutaj przez chwilę trenowałeś również z chłopakami naszymi z Zagłębia Lubin. Robiłem wtedy z Tobą wywiad i powiedziałeś, że jest szansa, że kiedyś wrócisz do Zagłębia. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Tak naprawdę to już o takich przyszłościowych sprawach nie myślę, bo też w tym sezonie miałem występować w Atletico Madryt, życie zweryfikowało to. Jestem teraz w Orlen Wiśle, także nie robię sobie takich wielkich planów, a co pokaże przyszłość, to zobaczymy później. Ale szansa jest. Zawsze. Powiedz jeszcze jedno pytanie, bo skoro śledzisz wyniki nasze, to pewnie też wiesz, że całkiem niedaleko powstaje nowa hala widowiskowo-sportowa i wtedy też rozmawialiśmy i to było tematem praktycznie numer jeden, że tego brakowało w Lubinie. Co sądzisz na ten temat, jak to wygląda Twoim okiem teraz? Hala super, zresztą widziałem już ją na żywo, jest niedługo już powinna być skończona. Nie wiem, kiedy Zagłębie będzie mogło rozegrać pierwszy mecz, ale na pewno wszyscy czekają już z niecierpliwością, zarówno kibice, jak i zawodnicy, bo wiadomo, że dużo milej i sympatyczniej gra się na takich wielkich obiektach, na nowych, nowoczesnych halach, gdzie przyjdzie sporo ludzi i mam nadzieję, że niedługo będziemy już mogli przyjeżdżać tutaj i grać na nowej hali. Dziękujemy bardzo i życzymy oczywiście powodzenia w najbliższym meczu z Vive Targi Kielce. Nie dziękuję, bo powodzenie się przyda. Dzięki wielkie.